Gościmy w Gnieźnie, w domu prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże. Księże prymasie, Gniezno, Gniazdo, tak tę nazwę definiuje kronikarz Titmar, galanonim, Jan Długosz. Ksiądz prymas jest kustoszem tego gniazda. Proszę powiedzieć, czym jest gniazdo dla Kościoła, dla narodu? Być może historycy tak tytułując Gniezno też wywodzą, ale myślę, że warto sięgnąć do tego słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, będąc tu w Gnieźnie, właśnie do ludzi zgromadzonych wówczas na Eucharystii, że gniazdo to jest kolebka. Kolebka, czyli miejsce, w którym rodzi się nowa rzeczywistość, w którym się rodzi nowy człowiek, w którym się rodzą nowe dzieje, dzieje naszej ojczyzny, dzieje państwa polskiego, dzieje ludzi ochrzczonych. I to miejsce myślę, że w ten sposób odczytuję jako szczególne miejsce początków, tych początków, które w historii naszego narodu, w historii Polski odegrały rzeczywiście ważną rolę. Gniezno to było w X wieku jedno z miast stołecznych, około połowy, obok Ostrowa, obok Giecza, Poznania oczywiście także, na najwyższym wzgórzu, bo Gniezno położone jest na 7 wzgórzach jak Rzym, została wybudowana katedra. Proszę powiedzieć, czym to wzgórze Lecha, do którego ludzie pielgrzymują, gdzie stoi Bazylika Prymasowska, jakie były początki tego wzgórza, tego miejsca, czy tutaj był może jakiś wcześniejszy kult? Wydaje się, że mówienie o miastach, o stołeczności tych miast jeszcze w tym czasie, czyli w X wieku, jest trochę przedwczesne. Myślę, że trzeba chyba historycznie mówić o grodach mieszkowych. Prawdą jest, że Mieszko odziedziczył po swoich przodkach, prawdopodobnie tych najbliższych mu historycznie przodkach, bardzo dobrze zorganizowaną i pobudowaną także w różnych grodach krainę. I między innymi oprócz oczywiście Giecza, Grzybowa, czy też na Kujawach niedaleko Kruszwicy, tej Mietlicy i potem innych grodów tutaj na zachodzie i na północy, był także ten gród gnieźnieński, a zwłaszcza przez historyków nazywane państwo gnieźnieńskie, a więc coś jeszcze jakby szerszego, trwalszego. Jeżeli natomiast chodzi o samo wzgórze Lecha, na którym dzisiaj oczywiście wznosi się już gotycka katedra, ono oczywiście sięga swoimi początkami, być może także do tej tradycji, o której się mówi, że było tutaj gdzieś w pobliżu miejsce jakiegoś pogańskiego kultu, a więc, że tak jak to widzieliśmy, przynajmniej jak znamy trochę może bardziej z wyobraźni niż z rzeczywistości, w oparciu chociażby o starą baśń, że na miejscach tych dawnych pogańskich wzrastały, stawiane były znaki nowej wiary, czyli stawiany był krzyż. Przekonuje mnie jednak bardziej ta teoria współczesnych historyków, że nie tyle mieliśmy do czynienia z jakimiś zorganizowanymi formami kultu pogańskiego, że nasi przodkowie na tych ziemiach oczywiście byli poganami, oczywiście wierzyli w bóstwa natury, przyrody, tego, co się wiązało z ich naturalnym życiem, tego, co zresztą w Księdze Mądrości nazywane też jest właśnie religią naturalną, ale chyba nie było takich miejsc zorganizowanych, scentralizowanych kultu z całą strukturą świątyń, kapłanów i tak dalej. Jest to chyba pewna nakładka późniejsza u historyków późniejszego średniowiecza, którzy po prostu to, co znali z historii Rzymu i Grecji, nałożyli również bardzo pięknie nadzieję na te wczesne pogańskie dzieje tutaj w Polsce. Niemniej jednak te miejsca, które były miejscami zgromadzeń ludzi, na które się zbierali, także oddając cześć tym swoim pogańskim bogom, potem bardzo często, wiemy to również z całej historii chrystianizacji Polski,
już troszeczkę później, oczywiście po chrzcie Mieszka, stawały się miejscem, gdzie wchodzili też chrześcijanie, gdzie głosili Ewangelię. Znamy historię świętego Wojciecha, który przecież zginął w miejscu, mówią także kronikarze, w takim miejscu, gdzie naruszył miejsce spotkań kultycznych, pogańskich. Księże prymasie, gdybyśmy popatrzyli na chrzest Polski w perspektywie historycznej, myślę, że wielu słuchaczy, telewidzów, nas chrześcijan zastanawia się, jak ten chrzest wyglądał. Tak? Trochę myślimy o naszym własnym chrzcie, ale gdzie Mieszko był ochrzczony? Czy to była ochrzczona jego drużyna, czy naród? Jak to wyglądało? Wydaje się, że na pewno były różne etapy tej chrystianizacji. Z uwagi jednak na to, że Mieszko przyjmował chrzest, pierwsze źródła pisane mówią bardzo krótko i bardzo zwięźle. Dobrawa, Dąbrówka, przybyła do Mieszka. Mieszko, książę, został ochrzczony. Mesko dux baptizatur. I jest podana data zarówno przybycia tej Dąbrówki do Mieszka, jak i samego chrztu świętego, czyli chrztu Mieszka. Oczywiście, że chrystianizacja i przyjęcie chrztu potem, czy przez drużynę Mieszka, czy przez innych mieszkających w tak zwanym państwie Polan, a więc tych, którzy tutaj byli pod władzą Mieszka, odbywało się stopniowo. Myślę, że nie bez przyczyny. 50 lat temu, kiedy tutaj obchodziliśmy w Gnieźnie przez tydzień wielkie uroczystości Sacrum Polonie Millennium, dokładnie 14 kwietnia, a więc w dniu historycznie przyjmowanej daty chrztu Mieszka, ponieważ wówczas w 966 roku była to właśnie Wigilia Paschalna, a więc kiedy tutaj 50 lat temu świętowane było to Sacrum Polonie Millennium, Millennium Chrztu Polski, wielki prymas tysiąclecia wziął w dłonie piękny bukiet białych róż i złożył te róże w środku naszej katedry, w prezbiterium, gdzie według tradycji pochowana została właśnie matka chrzestna naszego narodu, czyli Dąbrówka. Położył symbolicznie te róże na grobie tej, która przyniosła nam wiarę, bo trzeba chyba realnie właśnie powiedzieć, odpowiadając na pytanie ojca, że Mieszko jako książę ochrzczony, być może jego najbliższa drużyna i tak dalej, ale potem Mieszko bardzo szybko rozpoczynał, zresztą był to jeden pewnie też z motywów przyjęcia chrześcijaństwa czy przyjęcia chrztu świętego i wejścia też w tradycję chrześcijańskiej Europy, rozpoczynał dalszą obronę granic swojego państwa, a więc był na wojnie. Natomiast tą, która wprowadzała chrześcijaństwo, która także sprowadzała tutaj do Polski i kapłanów, i tych, którzy ewangelizowali i chrzcili, była właśnie Dąbrówka. Więc odbywało się to etapami, odbywało się to na pewno stopniowo, nie od razu, nie wszyscy naraz. Na pewno wymagało to pewnego procesu. Stąd też, kiedy mówimy o chociażby miejscu tego chrztu, no to trzeba powiedzieć, że objęte nim było całe państwo gnieźnieńskie. Całe państwo gnieźnieńskie i z Poznaniem, i z Gnieznem, i z Gieczem, i Grzybowem, i z wszystkimi grodami, których tutaj było no, bardzo wiele. Kościół wzrasta na krwi męczenników. Jak krew świętego Wojciecha zbudowała Kościół w ówczesnym państwie Piastów? To jest swoistego rodzaju pieczęć. Tak zresztą mówił tutaj o męczeństwie świętego Wojciecha, o jego przybyciu najpierw na gród Bolesława Chrobrego, a potem także po tej misyjnej wyprawie sprowadzenie relikwii świętego Wojciecha tutaj do Gniezna, zjazd tysięczny wokół grobu świętego Wojciecha i oczywiście utworzenie metropolii, utworzenie ładu hierarchicznego w Polsce. To wszystko miało charakter swoistej pieczęci. Tak mówił o tym święty Jan Paweł II, że męczeństwo świętego Wojciecha było jak gdyby drugim początkiem po chrzcie świętym, jakby przyłożeniem pieczęci na przyjętym przez nas chrzcie. Zresztą święty Jan Paweł II jeszcze jako arcybiskup krakowski
bardzo często mówił, że te dwie postaci w historii naszego narodu, a więc święty Wojciech i święty Stanisław, to są patronowie. Jeden, święty Wojciech, chrztu, a więc wiary przyjętej, a drugi, święty Stanisław, patron bierzmowania, a więc wiary wyznawanej, tego, co jest związane ze świadectwem wiary. Tak to rozumiemy i myślę, że rzeczywiście ta męczeńska śmierć świętego Wojciecha, jego krew męczeńska była swoistą pieczęcią przyłożoną na fakcie chrztu świętego. Do grobu świętego Wojciecha pielgrzymował ówczesny cesarz Otton III. Ksiądz prymas wspomniał o zjeździe gnieźnieńskim. Wówczas utworzona została metropolia gnieźnieńska i niezależna struktura kościelna na terenie ówczesnego państwa polskiego. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu świętego dla nas z kierunku czeskiego? W ten sposób, przyjmując, można powiedzieć, takim językiem od łacinników chrzest święty, czyli z tradycji zachodniego chrześcijaństwa, wchodziliśmy i weszliśmy w cały krąg kultury europejskiej, kultury zachodniej. Inaczej niż na przykład Kijowska Ruś, która w roku 988 została ochrzczona, przyjęła chrzest z Bizancjum, z Konstantynopola, a więc weszła w oddziaływanie oczywiście innego kręgu kulturowego, chrześcijańskiego, tego, który związany jest ze Wschodem. Pewnie, że jeszcze można mówić o oddziaływaniu i w jakimś sensie również, zwłaszcza na południu Polski, tradycji cyrylometodiańskiej, cyrylometodiańskiej, która jak gdyby trochę łączy te dwie tradycje, bo przecież my dobrze wiemy, że byli to misjonarze sołuńscy, idący z całym bogactwem języka i tradycji wschodniej, a jednak idący z polecenia Ojca Świętego, biskupa Rzymu. To oczywiście nie wiąże się z chrystianizacją Polski, natomiast wiąże się to także z tym, że my weszliśmy do tej chrześcijańskiej kultury ludów i narodów Europy Zachodniej. A co to znaczy, księże prymasie, ochrzczony naród, katolicki naród, rola chrztu świętego w życiu narodu? Ja myślę, że najpierw rola chrztu świętego jest w życiu każdego człowieka i to jest fakt indywidualny i osobisty. Oczywiście mówimy również, i w podobny sposób było w przypadku Mieszka I, on przyjął chrzest święty, nie jakaś idea czy jakaś mityczna wspólnota, tylko on jako nasz władca, a wraz z nim także inni, którzy należeli do jego grupy, do jego wspólnoty. I myślę, że kiedy mówimy dzisiaj o takich chrześcijańskich korzeniach naszego narodu, kiedy mówimy o chrześcijańskich korzeniach Polski, to musimy pamiętać bardzo konkretnie, że dotyczy to historii poszczególnych ludzi, którzy w tę rzeczywistość zostają włączeni. Oczywiście na bazie tej historii naszej osobistej tworzy się to, co jest tkanką tej rzeczywistości, czyli chrześcijańska kultura. Ona jest największą wartością, która potem także spaja i tworzy ojczyznę, naród, państwo. Świetnie to tłumaczył zawsze święty Jan Paweł II, który mówił, popatrzcie na dzieje, w których nie było polskiego państwa, a mianowicie dzieje zaborów, gdzie spoiwem istotnym była właśnie nasza kultura. Kultura, która, jak tłumaczył tutaj w Gnieźnie w 1979 roku, młodym ludziom zebranym u stóp balkonu tego domu, niektórzy mówią, że było to pierwsze światowe Dni Młodzieży właśnie tutaj w Gnieźnie. Ojciec Święty mówił wówczas, że ta kultura płynie nurtem, który jest zakorzeniony w chrześcijaństwie, a więc, że jest to kultura, która ma swoje natchnienie w Ewangelii. Kościół w Polsce oczywiście jest w ramach Kościoła katolickiego, Kościoła powszechnego, ale każdy kościół lokalny ma swoją specyfikę wynikającą z historii, z oddziaływania, z tej roli kulturotwórczej. Jaka jest specyfika Kościoła katolickiego w Polsce w tej perspektywie historycznej i współcześnie? Myślę, że to jest bardzo szerokie pytanie, na które tak łatwo nie będzie odpowiedzieć, ale
Na pewno trzeba powiedzieć, że specyfiką życia Kościoła tutaj w Polsce, także uwarunkowaną historią naszego państwa, naszej ojczyzny, jest jego głęboki związek z ludem. To, co się często kojarzy także może nie najlepiej z tak zwaną pobożnością ludową, ale widzimy, że papież Franciszek w Ewangelii Gaudium zachęca nas, byśmy bardzo mocno doceniali tą właśnie ludową pobożność. Oczywiście myślę, że trochę w kluczu tego, że musimy w wierze wszyscy dojrzewać, a więc ludowa pobożność to nie jest pobożność drugiej kategorii, to nie jest pobożność niższego rzędu, tylko to jest pobożność, która spaja ludzi bardzo mocno, także w oddawaniu czci Panu Bogu i nie jest mniej wymagająca dla życia wiary, jak pobożność inna, nie? Jak pobożność inna. Więc myślę, że to na pewno jest pierwszy taki związek bardzo mocny Kościoła z rzeczywistością ludzi, którzy tutaj na tym terenie żyją. To się ujawniło chociażby tutaj u nas w Wielkopolsce bardzo mocno właśnie w czasach zaborów, gdzie Kościół poprzez całą działalność społeczną, charytatywną, ale bardziej jeszcze społeczno-twórczą, był liderem, nazywamy to liderem pracy organicznej, a więc także liderem tej tkanki społecznej, która tutaj na ziemiach pruskich przetrwała właśnie w imię dobrze rozumianej polskości. Więc to jest na pewno jedna rzeczywistość, taki specyficzny koloryt. Chyba drugim jest jednak i to, że jest to ciągle Kościół żywy. Proszę sobie przypomnieć, że każdego roku od grobu świętego Wojciecha, tak zrobimy to również i w tym roku, tym razem jednak 14 kwietnia, zostają wysyłani misjonarze, którzy idą na cały świat. A więc Kościół, który wdzięczny za dar wiary, za to, co przyniósł nam tutaj także święty Wojciech, posyła też swoich misjonarzy, by głosili Ewangelię innym narodom. Myślę, że to jest też pewna specyfika, pewien koloryt tego Kościoła, który jest w Polsce. Myślę, że też tą rzeczywistością taką Kościoła, który jest tutaj w naszej ojczyźnie, jest to, że jest to Kościół bardzo bogaty także jeszcze, jeżeli mówimy o rzeczywistość duchową, w sensie powołań do życia kapłańskiego, do życia konsekrowanego. Oczywiście niewolny także od przemian, które się dokonują w Europie i świecie. A więc także mamy dzisiaj bardzo konkretny fakt spadku liczby powołań do kapłaństwa. Ale widzimy, że jeszcze są to dość znaczące liczby osób, które odpowiadają też na ten dar powołania, by iść za Chrystusem właśnie w ten sposób. To na pewno też Kościół, który poprzez swój związek właśnie z ludźmi, poprzez swoją obecność w życiu społecznym, poprzez swoją obecność i bliskość także z tymi, którzy tutaj ten Kościół tworzą, bo wszyscy go tworzymy, myślę, że odgrywa ważną i istotną rolę również w odniesieniu do takiego budowania tej rzeczywistości społecznej, nie? Do tej rzeczywistości społecznej, zarówno na płaszczyźnie i charytatywnej pomocy, i tworzenia też, czy wytwarzania okazji dla podejmowania wolontariatu i tak dalej. Czyli jest rzeczywiście wpisany w dzieje i historię tego narodu. Ksiądz prymas mówi o oczywistym związku Kościoła w Polsce z narodem, gdzie Kościół był również nośnikiem wartości narodowych. A jak to dzisiaj, jaka jest dzisiaj rola Kościoła w państwie? Mam na myśli właśnie styk Kościół-państwo. Jak Kościół tutaj może współtworzyć tkankę narodową? Pewnie można to trochę zrozumieć, patrząc na te dwa jubileusze, które są świętowane, kiedy 50 lat temu w rzeczywistości państwa komunistycznego ksiądz prymas Wyszyński bardzo mocno odwoływał się do narodu, mówiąc o chrześcijańskim narodzie, o rzeczywistości. No nie mógł się odwołać do żadnej rzeczywistości państwowej i pokazując tą relację mówił bardziej o tym, że powinniśmy być wobec tej rzeczywistości, której tutaj żyjemy, świadkami Ewangelii i wartości wiary, którą przynosimy.
To się też charakteryzowało oczywiście tym, wszyscy dobrze z historii wiemy, że były obchody niezależne, państwowe i kościelne Milenium Chrztu Polski. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości myślę, że Kościół nie jest i nie może być przeciwstawiany rzeczywistości państwa, tylko ma do odegrania taką rolę, którą wyrażałbym tym ewangelicznym przykładem, że jest swoistego rodzaju każdy z nas, nie tylko Kościół, ale każdy z nas w tym Kościele, jak zaczyn, jak ta rzeczywistość, która powinna od wewnątrz budować poprzez nasze postawy, także te relacje społeczne, nie? Te relacje społeczne. Kościół nie wpływa na życie państwowe w takim sensie, że stara się je prowadzić, kierować i tak dalej. Chrześcijanie, każdy z nas, chrześcijan, także w Kościele, jest uprawniony, oczywiście osoby świeckie są uprawnione do tego, by kształtować oblicze państwa, kultury społecznej, w której żyją. Natomiast Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących, ma dawać motywacje ewangeliczne właśnie do tego, by to była kultura oparta na wartościach, oparta także na tradycji, oparta na więzach, które płyną z wiary. Oczywiście dzisiaj ta rzeczywistość dotyka też sytuacji wielokulturowej. Tak zresztą było nie tylko w Europie, ale i w Polsce. Pięknie tu mówił o tym święty Jan Paweł II, gdy mówił i porównywał historię Europy, w pewnym sensie również Polski, można powiedzieć, do rzeki, która płynie i do której dochodzą różne dopływy, czyli że tworzą ją różne tradycje i różne kultury. Ponieważ taka jest historia Europy i Polski także. Natomiast ten zasadniczy nurt, byśmy mogli powiedzieć ten podstawowy, fundamentalny nurt, nadało tej historii chrześcijaństwo z Ewangelią, z rozumieniem człowieka, z wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Ksiądz prymas wspomniał o Milenium Chrztu Polski, postać prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo często ksiądz prymas odwołuje się do Jana Pawła II. To milenium, ono było przygotowywane przez nowennę. Peregrynował obraz czy ramy później obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Było powszechne nauczanie, misje, rekolekcje, stawiano krzyże, kapliczki przydrożne. Po 50 latach jest jasne, świat się zmienił, Polska się zmieniła. A jak się zmienił Kościół? Jeżeli chodzi o przygotowanie do tego jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, to Kościół w Polsce poprzez program duszpasterski, który prowadzony był już od kilku ostatnich lat, przygotowywał nas właśnie na świętowanie tej tajemnicy Chrztu Świętego. A więc nie było jakiegoś innego programu dodatkowego. Nie był on wzorowany oczywiście w szczegółach na wielkiej nowennie tysiąclecia, ale miał w ten sposób program duszpasterski skoncentrowany na właśnie tajemnicach zbliżających nas do Chrztu Świętego, miał nas wprowadzać powoli w to wydarzenie, które w tym roku będziemy świętować. Tutaj w archidiecezji gnieźnieńskiej ostatnie 9 miesięcy poświęciliśmy na to, że każdej pierwszej niedzieli danego miesiąca przygotowywaliśmy się w parafiach nowenną, która miała z jednej strony taką część katechetyczną, a więc była przypomnieniem tego, czym jest misterium Chrztu Świętego, a z drugiej strony była równocześnie nawiązywaniem trochę do tych istotnych wątków, tematów, które były w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia. Ciekawą jest rzeczą, że Wielka Nowenna Tysiąclecia także w zamiarach jej autora, czyli kardynała Wyszyńskiego, prymasa Tysiąclecia, miała również mieć charakter swoistego rachunku sumienia przed tym dziękczynieniem. Prymas dobrze rozumiał, że żeby dziękować Panu Bogu za te dary, trzeba także spojrzeć, na ile tym darom byliśmy wierni. W podobny sposób tutaj w czasie ostatniego, 10. zjazdu gnieźnieńskiego, w czasie nabożeństwa pokutnego, dziękczynno-pokutnego w katedrze gnieźnieńskiej w piątek, uczyniliśmy taki właśnie rachunek sumienia, także w wymiarach ekumenicznych, dlatego że chrzest święty przyjęty przez nas 1050 lat temu był chrztem niepodzielonego jeszcze Kościoła. Dlatego też dzisiaj stanęliśmy wszyscy chrześcijanie razem,
czyniąc z jednej strony, dziękując Panu Bogu za ten fakt przyjęcia Chrztu Świętego, no i czyniąc też rachunek sumienia, w jakich obszarach, w jakich sytuacjach, w ciągu dziejów, także w naszych sytuacjach osobistych, nie byliśmy temu, co jest darem Chrztu Świętego, wierni. Więc taki był charakter tych przygotowań, które w pewnym sensie ukazują właśnie tą rzeczywistość. Księże prymasie, przed nami ta rocznica. Jak sprawić, żeby przenieść łaskę Chrztu Świętego, odnowić w sobie osobistą łaskę Chrztu Świętego, ale też chrztu w wymiarze narodowym, żeby to nie było tak, że odhaczymy kolejną uroczystość? Byłoby to źle, gdybyśmy tylko coś odhaczyli, czy o czymś sobie przypomnieli, a z tego nic by dla nas nie pozostało. Myślę, że tutaj w czasie ostatnich świąt paschalnych bardzo pięknie powiedział, krótko, zwięźle, ja to nawet na Twitterze napisałem w 140 znakach, papież Franciszek. Przez chrzest zmartwychwstaliśmy. Ma to być widoczne na naszych obliczach, w naszych uczuciach, w naszych relacjach, także w naszym sposobie odnoszenia się do innych. I życzyłbym sobie, żeby to dziękczynienie właśnie w tym nam pomogło, żebyśmy byli przede wszystkim ludźmi naznaczonymi Chrztem Świętym w taki sposób, że widać to w naszym życiu, nie tylko na naszych twarzach, ale w stylu naszego myślenia, naszego działania, w stylu naszego wspólnego głoszenia Chrystusa, radości Ewangelii, którą mamy przekazywać innym, to jest jedno. Żeby to było widoczne w naszych uczuciach, czyli w tym, co jest jakby najgłębszą motywacją również naszego ludzkiego życia i w naszej relacji do innych, żebyśmy pamiętali, jak mówił tutaj w czasie właśnie tego nabożeństwa pokutnego kaznodzieja, biskup Grzegorz Ryś, że chrzest jest fundamentem, który jednoczy, abyśmy przestali mówić ochrzczony, ale z innej partii, ochrzczony, ale z innego narodu, ochrzczony, ale z innej kultury, ochrzczony, ale tak inny od nas. Nie, żebyśmy rozumieli, że razem wyrastamy z tego fundamentu, który położył Chrystus. To nie my położyliśmy fundament. Prymas Wyszyński mówił tutaj bardzo pięknie, 50 lat temu, jedno jest źródło, z którego wszyscy jesteśmy. Jedno było to źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa przez chrzest spłynęło na wszystkie narody. Jedno źródło, które tutaj w Chrzcie Świętym, także w rzeczywistości naszego narodu, w rzeczywistości Polski, zostało dla nas otworzone. I jak wtedy prymas mówił, cudownie rozlewa się na wszystkie dzieci tego narodu, użyźniając tą polską krainę aż po dziś dzień. Oby to było. Oby było. A ten rok jest szczególnie błogosławiony, bo mamy rocznicę Chrztu Polski, mamy rok miłosierdzia, więc zachętę do praktykowania uczynków miłosierdzia co do duszy, co do ciała. Konsekwencje przyjętego chrztu. Chrztu Świętego. Będą Światowe Dni Młodzieży, księże prymasie, i Ojciec Święty w Polsce. Co Kościół w Polsce może dać temu Kościołowi młodemu, powszechnemu, który tutaj przybędzie, ale z drugiej strony też, w co Kościół w Polsce powinien wsłuchać się szczególnie intensywniej z nauczania Ojca Świętego Franciszka? To tak na koniec. Kiedy mówiłem i pisałem także w moim liście pasterskim tutaj do moich diecezjan o tym roku, który tu przeżywamy, używałem trzech słów. Refleksja, dziękczynienie, świadectwo. O refleksji myślałem w tym sensie, że dotyczy to przede wszystkim wydarzenia zjazdu gnieźnieńskiego. O dziękczynieniu tych dni, które będziemy przeżywać, zwłaszcza 14 kwietnia, czyli rocznicy Chrztu Polski. A o świadectwie właśnie wskazywałem, że będzie taka bezpośrednia okazja, kiedy przybędą do nas, do Polski, młodzi z całego świata. Przecież przychodzą do ludzi, którzy są ludźmi wierzącymi, są chrześcijanami, są ochrzczonymi. Przychodzą po to, żeby zobaczyć, jak żyjemy naszą wiarą, nie? I co jest w tej rzeczywistości tak ważne dla nas, jak wyznajemy naszą wiarę. Dlatego mówimy, że chcemy przyjąć tych ludzi do naszych domów, żeby po prostu konkretnie dotknęli tego, jak ludzie żyją dzisiaj w
Polsce, w konkretnych domach, w środowiskach, jako ludzie ochrzczeni, jako ludzie wierzący. Więc to jest to nasze codzienne świadectwo, które możemy tym młodym zaoferować. A co powinniśmy, czy na co powinniśmy być bardziej wrażliwi, otworzyć się, jeżeli chodzi o wołanie Ojca Świętego Franciszka? Myślę, że na pewno powinniśmy mieć więcej ewangelicznego zapału, więcej właśnie tego, o czym Ojciec Święty Franciszek nieustannie nam przypomina, wychodzenia na zewnątrz, głoszenia Chrystusa, odwagi, twórczego myślenia, w jaki sposób Ewangelia może być niesiona w różne środowiska naszego życia, jak przenikać Ewangelią to codzienne nasze życie, nie być z jednej strony tymi, którzy stają się jakimiś ideologami Pana Boga, bo nikt ideologii nie przyjmie, ale tymi, którzy są świadkami Chrystusa i którzy będą przyjmować właśnie to nasze wiarygodne świadectwo. Obyśmy po spotkaniu z Ojcem Świętym dostali jakby nowego zapału do takiego działania. Zatem czas świadectwa przed nami. Bardzo dziękuję księże prymasie za rozmowę, za to, że ksiądz prymas w swoim domu udzielił gościny słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w ciągu tego jubileuszowego roku do źródeł chrzcielnych Polski. Tutaj do Gniezna, na wzgórze Lecha, do naszej Bazyliki Prymasowskiej, do archikatedry, do grobu, do relikwii świętego Wojciecha. Bóg zapłać. Gościliśmy w domu prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego.